Dzień dobry, jak mile jest rozpocząć dzień od oglądania nowych rowerów. Zwróciliście uwagę na nowy link do nowej kolekcji Cube 2020 na stronie cube.pl. Ten link przekieruje Was do zupełnie nowej strony, a tam będziecie mogli zobaczyć trochę zupełnie nowych modeli. Zajrzymy dzisiaj do sekcji cross country, ale przyjrzymy się tym najwyższym modelom do ścigania się. Popatrzymy na fulę, czyli 4 AMS-y mieliśmy w 2019 roku i mieliśmy 3 elity, czyli 4 fule i 3 hardtaile do cross country. Natomiast w roku 2020 mamy 4 AMS-y i 3 elity, czyli ilościowo się nam nie zmieniło. Natomiast elite będzie miał zupełnie nową odmianę, czyli te elity, które tutaj widzicie, zupełnie już odchodzą do historii. Tych ram już nie będzie, są zupełnie nowe ramy i o tym dosłownie za minutkę bądź dwie. Zaczynamy od fuli. AMS 100 to typowy full suspension do cross country, 100 mm skoku zawieszenia, zbudowany na ramie z karbonu C68, czyli ten jak dotąd najlżejszy karbon od Cube'a. I nowa wersja rocznikowa 2020 tego modelu nie jest zmieniona, czyli mamy tę samą ramę i mamy również karbon C68. Oto cztery modele w nowej odsłonie 2020, to będzie SLT29, SL29, tutaj widzicie, uwielbiam takie ranty jasne, TM29 i Race 29. Wszystkie rama C68. Rama C68 od ramy C62 różni się tym, że tam z większą precyzją układane są kawałki karbonu, tak żeby zastosować mniej żywicy pomiędzy nimi, zmniejszając wagę. Stąd najlżejsza jak dotąd rama właśnie z tego typu karbonu, tak określanego przez Cube'a, była budowana. I tutaj mamy taką zmianę, że dwa modele są zbudowane na widelcu 32 mm, czyli typowo najlżejszy, lekki widelec do cross country ze skokiem 100 mm, ale widać też już ten nowy kierunek także w rowerach cross country, żeby zakładać większe opony, szersze obręcze i dlaczego nie mieć więcej skoku. I te dwie wersje, czyli AMS 100, TM29 i Race 29 będą miały widelec ze skokiem 120 mm. Ten najtańszy za 13800 to RockShox Sector. Tutaj go mamy i mamy 120 mm. A tutaj mamy Foxa 34 na Kashimie 120 mm skoku również. Czyli to nie są rowery trailowe, tutaj wciąż mamy bardzo efektywny i blokowany w całości tylny damper, natomiast no, te rowery są mocniejsze, są cięższe trochę, no, ale mają więcej skoku, już nie tylko na Cape Epic zawodnicy używają rowerów ze skokiem 120. Jeżeli chodzi o tego AMS-a 100 SLT29, 28,5 tysiąca kosztuje, mamy tutaj całkiem niezłą wagę, 9,7 kg, z tym, że bez sztycy opuszczanej, natomiast jest możliwość zamontowania takiej sztycy do niego. Cena jest wysoka, ale też w tej wysokiej cenie znajduje się Eagle Access AXS, czyli zupełnie bezprzewodowa grupa. Tutaj jeszcze warto tylko sobie przypomnieć, może przynajmniej, że mamy, co wam chciałem pokazać? Chciałem wam pokazać. A właśnie to wam chciałem pokazać. Mamy łatwo wymienialny, to już w wielu rowerach jest takie rozwiązanie. Hak przerzutki, w razie gdyby coś się tutaj, czy gwint od osi wyrobił, czy sam hak się skrzywił, łatwo jest to wymienić. Ładnie są zrobione też linki we wszystkich tych Cube'ach. One są w zasadzie jeszcze bardziej od przodu do główki wchodzą. Natomiast w przypadku rowerów oczywiście z AXS te otwory są zaślepione, no bo tutaj linka przerzutkowa do ramy nie wchodzi. Więc jest się na czym pościgać, jest całkiem lekko, 9,7 kg, a w najcięższej wersji, czyli na sektorze,
i wszędzie mamy 12-rzędowe napędy, w tym przypadku to jest Shimano XT mieszanka z SLX-em, mamy 12.6. 12.6 to do cross country czy do maratonów już jest dużo, do takiego porządnego ścigania się już jest dużo. No ale to taki wciąż rower pomiędzy, on jest wyraźnie tańszy, choć też nie tani, jest wyraźnie tańszy, wyraźnie cięższy, a można na nim też poszaleć. Tak wyglądają AMS-y, czyli jesteśmy w tym momencie tutaj. Cross country do ścigania się, fulle, to były AMS-y, dwa ze skokiem 100 mm z przodu i 32 mm górne lagi, a tutaj 120 mm skoku i lagi 34 mm. Czy w sektorze też mamy 34 mm? Uno momento. To sobie sprawdźcie, bo tu nie jest napisane, ale chyba to też jest 34. No i teraz to, co najciekawsze chciałem wam pokazać. To są stare AMS-y, które polegały na tym, że mieliśmy, przepraszam, nie AMS-y, tylko elity chcę wam pokazać, polegały na tym, że mieliśmy dwie ramy. Mieliśmy ramę C68 z różnym osprzętem, czyli wersję SL i SLT, i mieliśmy ramę C62, czyli jeden z elitów był zbudowany na tej cięższej, tańszej ramie. W przypadku nowych elitów wszystkie elity są zbudowane na tej samej ramie, a C62 spada do Reactionów, do modeli Reaction, o których będziemy mówić w następnym odcinku. Czyli Elite C68X to jest zupełnie nowa rama i proszę bardzo, tak to wygląda. Wygląda ładniej niż poprzednik. Uwaga, to jest poprzednik, który zresztą właśnie nie za bardzo mi się jakoś podobał. To jest C68 Elite 2019, a to 2020 C68X. Różnica polega w ułożeniu włókien karbonowych, jak się można było domyśleć, z tym, że tutaj Cube pisze, że bardzo położyli na to, żeby jeszcze bardziej różnicować ten karbon kierunkowo we właściwych miejscach, tak żeby uzyskać jak najlżejszą ramę. Efekt. Efekt mamy taki, że wprawdzie bez dropera, ale ten rower na też Accessie waży 8,6 kg. Całkiem nieźle. I to widać, że nie są tutaj założone jakieś super bezbieżnikowe niemalże opony. Mamy Racing Ralpha, mamy Racing Raya, mamy Foxa 32 faktory Stepcasta. No i tak to wygląda. Cena 23 900, to jest sprzęt dla tych, którzy mają sponsorów albo rodziców, którzy was sponsorują, albo lubicie się bawić w kupowanie drogich rzeczy. Tutaj tak są też rozwiązane te linki. Całkiem nieźle to działa, bo nie rysuje nam w główki ramy, z tym, że kiedy linka idzie od razu w główkę, a nie troszeczkę dalej, jak w większości rowerów, bo to ma sens, że to jest troszeczkę dalej w większości rowerów, to ta linka się bardziej znacznie załamuje w momencie mocnego skrętu. W tym przypadku, kiedy pancerz idzie od prawego hamulca w lewą stronę, to skręt w prawo jeszcze będzie ok, ale skręt w lewo dla tego pancerza już jest dosyć bolesny. Można złamać pancerz, to jest minus też takiego rozwiązania. Tak to wygląda. Czyli C68X to zupełnie nowy poziom karbonu. Możemy się spodziewać, że Cube AMS w roku 2021 też dostaną C68X. I tutaj mamy najdroższą wersję LST, właśnie tę, która waży 8,6 kg, to są 29ery. I najtańszą wersję Race 18400, ona kosztuje i waży 9,3, czyli jakieś powiedzmy pół kilograma więcej, troszkę niż pół kilograma więcej, na X01 Eagle. No i jeżeli chodzi o geometrię, to zmieniła się rozmiarówka. W poprzednich modelach Elita mieliśmy więcej rozmiarów. No tu te najczęściej kupowane to by były 17 albo 19, w moim przypadku na przykład 19, okolice 1,80 m, a tutaj nie ma 19 ani 17, bo mamy 16, 18, 20, 22, tak? A tu mieliśmy jeden rozmiar więcej, 15, 17, 19, 21, 23. Czyli ten, kto by jeździł jak dotąd na 19, przesiądzie się na 18, a ten, kto jeździł na 17, pewnie też się przesiądzie na 18. I geometria jest bardziej agresywna. Znacznie skrócił się tył. Mamy 424 mm
tutaj rurek łańcuchowych kontra 435. Była baza kół 1111 mm, a jest 1103 mm. No i teraz mamy, uwaga, Reach 424, a było 428, czyli troszeczkę się rower wyciągnął, a stack, czyli wysokość efektywna, 610, a było 625. Jest bardziej agresywnie. Ten rower jest bardziej, znacznie bardziej, znaczy znacznie, no przy agresywnym stał się jeszcze bardziej agresywnym, więc jest to mocno agresywny rower. Cube Elite C68X, który występuje w tych trzech odmianach, a tańszy carbon będzie już w Cubie Reaction. Tyle jeśli chodzi o nowości u Cube'a na razie do XC, tego jest bardzo dużo, więc pójdziemy dalej w następnym odcinku, a to były typowe ściganty Full Suspension i Cross Country, Full Suspension i Hardtail do Cross Country. Trzymajcie się, hej!